Dziękuję bardzo, panie marszałku. Panie ministrze, ja będę pytał, wprawdzie to może pan nie jest najlepszym adresem, ale będę pytał o politykę podatkową. Pan troszeczkę na ten temat mówił. Otóż no, tak się składa, że podatek akcyzowy jest podatkiem synchronizowanym w ramach Unii Europejskiej. W związku z tym te minimalne poziomy akcyzy, które corocznie są nam narzucane, no, musimy wypełniać. Ale w oczywisty sposób powoduje to windowanie cen i poprawia atrakcyjność przemytu, o którym tutaj wielokrotnie posłowie wspominali. Pojawia się, a z drugiej strony w tym raporcie, który tutaj był przedstawiany i z lat wcześniejszych, wynika, że ten poziom wykrywalności przemytu specjalnie się nie zmienia. Otóż, panie ministrze, no chciałbym zwrócić uwagę, że od paru lat nasza wschodnia granica to jest wschodnia granica Unii Europejskiej. A więc korzystając z tych narzędzi, jakim dysponuje Unia, powinniśmy być w tym zakresie skuteczniejsi. Ja wiem, że duża część tego przemytu nie trafia na polski rynek, bo przemycenie jeszcze poza Polskę, dalej na zachód, czyni dochody z tego przemytu jeszcze większymi niż sprzedaż na terenie naszego kraju. No ale nie ulega wątpliwości, że nasza wschodnia granica no, jest takim słabą stroną funkcjonowania rynku Unii Europejskiej, więc chciałbym zapytać o skuteczność w tym zakresie. I druga kwestia, panie marszałku, jeżeli pan pozwoli, to jest polityka podatkowa już w Polsce. Otóż tutaj no, jest pewien taki chaos. Mieliśmy przez dłuższy czas nieakcyzowaną sprzedaż, jeżeli dobrze pamiętam, liści tytoniowych. To powodowało pojawienie się jak grzybów po deszczu właśnie sklepów, które oferowały tego rodzaju produkt i tym samym czyniło sprzedaż, prawda, tego artykułu niezwykle atrakcyjną i zyskowną. Chciałem zapytać, czy państwo współpracujecie z ministrem finansów, obserwując te procesy w Polsce i w stosowny sposób na to reagujecie. Dziękuję bardzo. Dziękuję za wyrozumiałość, panie marszałku. Proszę.